Gra w Lidze Mistrzów to dla każdego zawodnika ogromne marzenie i spełnienie wszystkiego, co sobie może w sportowej karierze życzyć. My już w sobotę będziemy mieć tą możliwość, niestety bez publiczności, ale mam nadzieję, że będziecie razem z nami, godzina 16 w sobotę i będziecie nas wspierać. Każdy kiedyś marzył o Lidze Mistrzów, ja też marzyłem jako młody chłopak, żeby zagrać w ogóle w Ekstraklasie, już nie mówię nawet w futsalu, ale na dużym boisku. Teraz mogę spełnić swoje marzenia, zagrać. Teraz jesteśmy w 32 w Lidze Mistrzów, możemy zagrać w 16. Mi już się udało być nawet w finale Ligi Mistrzów z KP Łódź na piasku. Też nic na nas nie stawiał, także można powiedzieć, że do odważnych świat należy. W tym meczu myślę, że my jesteśmy delikatnym faworytem. Oczywiście w futsalu nie ma faworytów, ale myślę, że mamy delikatną przewagę ze względu na własne boisko, można powiedzieć, że na własny parkiet, na własną gumę. Także przygotowujemy się, jak widać, ciężko. Trenujemy teraz w pełnym zestawieniu. Dojechali też nasi stranieri, także cieszymy się, że możemy w tym meczu zagrać i zostawimy wszystko na boisku, co się da, żeby tylko awansować do tej 16. Drużyna, którą będziemy gościć tutaj w sobotę, na pewno myślę, że jest w naszym zasięgu, aczkolwiek zawsze boisko weryfikuje te możliwości. Na pewno ja ze swojej strony chciałbym dołożyć wszelkich starań do tego, aby ten mecz wygrać i móc awansować jeszcze wyżej. To, co największym naszym marzeniem, czyli dojść do minimum 8 i pobić rekord sprzed 2 lat, kiedy graliśmy ze słynną Barceloną. No jest to mój 7 występ w europejskich pucharach. No po to się gra, trenuje, żeby osiągać te jakieś najwyższe cele, a myślę, jest takim awansowaniem jak najwyżej w Lidze Mistrzów i chciałbym ten cel spełnić. Fajnie było, jakby to się udało w tym roku. Serdecznie zapraszam wszystkich przed ekranem.